Bo proszę Państwa, ja jeszcze raz powtórzę kwestię fundamentalną. To nie chodzi o to, czy ktoś jest ładny, czy ktoś jest może mniej ładny, bo to jest zawsze kwestia ocenna. Bo to jest zawsze kwestia ocenna. Są gusta i guściki, prawda? Tak, są. No. Jeden się podoba, czy jedna się podoba temu, druga się podoba tamtemu i tak dalej, i tak dalej. Tu można różnie oceniać. Proszę spojrzeć na to, co mówią kandydatki i kandydaci. Ja bardzo o to proszę. Do czego się zobowiązują? Jak chcą prowadzić polskie sprawy? Które polskie sprawy wymieniają jako te, które są dla nich ważne i w jaki sposób formułują te ważne dla siebie tematy od strony merytorycznej? Bo to jest przede wszystkim najważniejsze. Jak będzie prowadzona polska polityka i w jakim kierunku będzie prowadzona polska polityka i w kwestiach bezpieczeństwa, i w kwestiach polityki patriotycznej, i w kwestiach polityki też ustrojowej w ciągu najbliższych lat przez prezydenta Rzeczypospolitej. Proszę, żeby przede wszystkim to brać pod uwagę, bo to jest jak gdyby, to ma znaczenie fundamentalne. Oczywiście ważne jest, czy prezydent, czy to kobieta, czy mężczyzna wygląda tak, czy inaczej, czy lepiej, czy gorzej, ale o to można zadbać. Natomiast jeżeli ktoś ma swoje poglądy, a prezydentem może być wyłącznie osoba dorosła, poważna, bo trzeba mieć ukończone 35 lat, więc to są zawsze już osoby poważne, to raczej swojego poglądu nie zmieni. W związku z tym to, co mówi dzisiaj, można zakładać, że będzie mówiła również w przyszłości.